Powiem pani tak, że trochę chyba zdradzę Nowy Sącz, bo jestem za starego, więc więcej ulubionych mam w Starym Sączu, jak no cały rynek, lody u Jeziorka, ulica Węgierska, góra parkowa, widok z mojego domu na przechybę. No mogłabym wymieniać i wymieniać, ale jeśli chodzi o Nowy Sącz, to ulica Jagiellońska no zawsze mi się kojarzyła z super modnymi zakupami w czasie liceum. Na rynek przyjeżdżałam z kuzynką na dobrą pizzę i z moją przyjaciółką Martą tutaj tam naprzeciwko na super kawę. No więc tak, było trochę. O, byłam też fanką w kościele świętej Małgorzaty swego czasu mszy świętych. To też przyjeżdżałam, no i oczywiście z mamą na zakup, jak się wyjeżdżało to do Nowego Sącza oczywiście. Jak często wraca pani tutaj na Sądeczyznę? Że dosyć często wracam, w związku z tym, że już mam powiększoną rodzinę do dziadków z wnukiem, to jest no, fantastyczny czas takich przyjazdów i tutaj spędzonego czasu. Często jestem, tak, na tyle, ile pozwala mi praca oczywiście, ale zawsze na wakacjach, na wszystkie święta, no i czasem jak jest wolny weekend, nie gram, to po prostu pakujemy manatki i jedziemy. Najciekawsze, najfajniejsze wspomnienie związane tutaj z naszym regionem. Takie, które czasem, jak ta tęsknota się gdzieś obudzi, poprawia nastrój. Lubię wrzesień w Nowym Sączu. Lubię tak wtedy z mamą przyjeżdżać na kawę i tak oglądać miasto i wdychać zapach miasta. Ten wrzesień, kiedy już dzieci idą do szkoły, a ja sobie po prostu siedzę i piję kawę z rodzicami, z mamą właśnie. No to chyba taki czas. Ojej, no też różne konkursy recytatorskie, o tym bym zapomniała, na które tutaj przyjeżdżałam. Na lekcje śpiewu do szkoły muzycznej. Tak, było tego trochę. Zaprasza pani tutaj gości z zewnątrz, znajomych, próbuje ich pani zarazić miłością do tego miejsca? Znaczy nie muszę zarażać, bo dużo osób z branży, z aktorów tutaj często przyjeżdża na festiwal teatralny. W Pierogach, tutaj w ratuszu. W sumie każdy z branży tutaj gdzieś już był na tym festiwalu jesienią teatralnym. I każdy zna ten Nowy Sącz, zna Stary Sącz, zna rynek w Starym Sączu. Także nie muszę opowiadać, bo każdy mnie uprzedza opowiadaniami. Wiele dziewczyn, które chciałyby pójść pani ślady, wychodzi z założenia, że ja z takiego małego miasta, gdzieś tam na peryferiach, nie mam siły przebicia. Jaka jest recepta na sukces? Czy Nowy Sącz to nie jest małe miasto, prawda? To już bardziej Stary Sącz miasteczko. Nie, trzeba wierzyć w marzenia, absolutnie. Jak nie będziemy wierzyć, nie będziemy mieli wiary w to, że się coś spełnia, no to nie będziemy mieli tej siły, żeby spełniać siebie, spełniać swoje plany i to, co ma się w głowie.